Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że wybraliście akurat dzisiaj nasz program, bo konkurencja jest dosyć duża. Będzie pewnie gdzieś tam muzyka dochodzić, ale muzyka zawsze sprzyja także rozmyślaniom. A tak jak zostało już zaanonsowane, wybraliśmy 6 tematów, czyli tak naprawdę przez 3 weekendy będziemy się spotykali. Tematy, które mówimy generalnie, są tematami egzystencjalnymi, czyli takimi, które są ważne dla nas. Nie co dzień ludzie zadają sobie pytania, po prostu żyją z dnia na dzień, ale od czasu do czasu, zwłaszcza gdy jest jakaś tragedia w rodzinie, coś się wydarzy, ktoś jest ciężko chory albo nie daj Boże ktoś zmarł, wtedy najczęściej zadajemy sobie takie pytania, które porządkują nasze życie. I wydaje się, że potrzebne są te pytania, a szczególnie odpowiedzi na te pytania. Więc chciałbym, drodzy Państwo, wykorzystać w tych kilku wykładach, konkretnie 6, pewne doświadczenia, które wynikają z pewnych badań naukowych, psychologicznych, socjologicznych, ale także i teologicznych, bo tak się składa, że jako Polacy jesteśmy na ogół wierzącymi ludźmi w większym, mniejszym stopniu, ale gdzieś rzeczywiście te nasze myśli biegną do takich transcendentnych różnych tematów. Tak więc chciałbym już przejść do pierwszego tematu. On jest takim wstępnym tematem, bitwa o twój umysł. Nie zdajemy sobie sprawy również z tego, że codziennie jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji, które do nas docierają. I ktoś się bardzo stara o to, żeby zawładnąć naszym umysłem, żebyśmy podjęli określone decyzje. Więc na ten temat chciałbym dzisiaj porozmawiać. Drodzy Państwo, otóż chyba nikogo z nas nie ma, kto nigdy nie był w cyrku. Większość z nas przynajmniej raz była, ja może też kilka razy, zwłaszcza gdy miałem małe dzieci. No i oczywiście chciałem im pokazać, czy tam zwierzęta, czy różne rzeczy, które się tam działy, więc one były zafascynowane zazwyczaj. Dzisiaj już rozumiemy, że pewne jak gdyby zjawiska, które w cyrku występują, czy wykorzystanie zwierząt, uznane zostało za niewłaściwe, złe traktowanie zwierząt, więc pewnie tego będziemy mieli coraz mniej. Ale nie o to chodzi. Cyrk przy wszystkich tych różnych swoich przedstawieniach i szczególnie dla dzieci był fascynujący w pewnym momencie. Jeśli Państwo sobie troszkę kojarzycie, to było tak, że w pewnym momencie wychodził tak zwany magik, który nakazał milczenie ogólne, oczywiście budując pewien nastrój dramaturgię spotkania, i następnie wyjeżdżała na środek areny skrzynia, długa skrzynia, którą wprowadzała jakaś pani skromnie ubrana, asystentka. Tak? Następnie wchodziła do tej skrzyni, zamykano tę skrzynię, no i wówczas ten pan, magik, zaczynał cały ten proces zabijania jakby tej kobiety. A więc wkładał piłę jedną, drugą i przepołowywał ją, czy tam w kilku miejscach przecinał. Ona się cały czas uśmiechała, leżała w tej skrzyni, machała ręką do ludzi i jednocześnie była przecinana. Więc patrzyłem na moje dzieci, były zszokowane, jak to jest możliwe, że człowieka się przecina na środku areny i tak dalej. I jeszcze działo się coś więcej, mianowicie kiedy już została poprzecinana w kilku miejscach, to potem te skrzynie przynajmniej w dwóch częściach rozjeżdżały się i tak głowa z tułowiem jechała w jedną stronę, a nogi w drugą stronę areny.
No to już było za dużo dla moich synów, bo mam ich dwóch. I wtedy pytanie do taty: tatuś, jak to możliwe w ogóle? Ja mówię: chłopcy, to nie jest prawdą. No ale jak? Przecież widziałeś, że ją przeciął. Nie, to nie jest prawdą. No ale tatuś, to jak to się dzieje, że głowa jedzie w jedną stronę, nogi jadą w drugą? Ja mówię: nie wiem, dzieci, nie wiem, ale się dowiem. Natomiast na pewno to nie jest prawdą. No to jak to? Patrzymy i to nie jest prawdą? No nie jest prawdą. I wiecie państwo, znacie tę właśnie sytuację w cyrku. Dzisiaj już wiem, jak to tam kilka osób wchodzi do tej skrzyni, czy jest wcześniej, prawda? No i tam ktoś macha nogami, ktoś uśmiecha się i tak dalej. Oczywiście nie dokonywano aktu morderstwa, ale my to widzimy na arenie. Czyli mówimy, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Mówimy na to iluzja. Byłem również dziećmi w Kołobrzegu. Był taki czas, kiedy jeździliśmy razem. No dzisiaj to już jest niemożliwe. W każdym bądź razie weszliśmy do takiej kapsuły i trzeba było wykupić bilet, trasę gdzieś tam w wszechświat. No i zajęliśmy miejsce, tam było miejsce na 4 osoby, siedzimy i zaczynamy lecieć w kosmos. I drodzy państwo, gdybyście kiedykolwiek mieli okazję, to dokładnie było w Kołobrzegu, nie wiem czy tam co roku, w każdym razie można było zwiedzać wszechświat. Byliśmy na Księżycu, oglądaliśmy wszechświat, były turbulencje i lądowaliśmy, wszystko było tak jak w rzeczywistości. I chłopcy po 10 minutach mówią: tatuś, przecież byliśmy w kosmosie. Ja mówię: chłopcy, nie, nie byliśmy, ale ciekawa przygoda. No jak to? Ale widziałeś, trzęsło, no byliśmy. Nie byliśmy w kosmosie, ale rzeczywiście dużo żeśmy zwiedzili. Więc znowu, czy to jest prawda, czy to jest iluzja? Stoimy często przed różnymi zjawiskami, z którymi się spotykamy. Tu mówimy o cyrku, mówimy o jakiejś podróży w kosmos, ale w życiu spotykamy różne zjawiska i jesteśmy zaciekawieni, co to jest. Czy to jest prawda? Czy to jest rzeczywistość pewna? Spróbujemy sobie na niektóre przynajmniej tematy odpowiedzieć. Zacznijmy od tego. Słowo iluzja oznacza złudzenie, tak? Czyli wrażenie, że się widzi coś, czego w istocie nie ma. Wywoływanie omamów wzrokowych lub odbieranie błędnych bodźców wzrokowych, niewłaściwa interpretacja widzianego zjawiska, tak? Wiara lub przekonanie nie mające pokrycia w rzeczywistości. Ale ludzie nam nieraz mówią: widziałem to, widziałem tamto, to było naprawdę, słyszałem, widziałem na własne oczy. I teraz jest bardzo ważne to pytanie, czy to była prawda, czy to była iluzja. Jak już powiedzieliśmy na tych prostych przykładach, bywa, że to jest iluzja. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Popatrzmy na reklamy. Wydaje się, że jeżeli coś, co jest reklamowane, ten produkt kupimy, to on jest tak dobry, tak fantastyczny, że no, sięgamy nieba, jak to się mówi. Ja ostatnio kupiłem dwie rzeczy w internecie i też się trochę nabrałem na to. I żona prosiła mnie: słuchaj, jak będziesz kupował, a zwłaszcza do kuchni coś, to proszę cię, konsultuj to ze mną. No coś tam kupiłem, rzeczywiście nie bardzo to wyszło mi. Wydawało mi się właśnie w tej reklamie w internecie, że to jest kapitalna rzecz i że żona będzie zadowolona. Kiedy to przywieźli, okazało się, że to tak nie wygląda, że jest małe, że nie jest takie praktyczne.
I oczywiście, gdy żona przyszła, próbowałem wejść w ten ton i mówić, słuchaj, fajną rzecz kupiłem. Ona popatrzyła tak z dystansu, ponieważ reklamy nie oglądała. Mówię, co to za badziewie kupiłeś, no. I wydałeś niepotrzebnie pieniądze. Więc ja mówiąc o tym, muszę powiedzieć, że też podlegam w pewnym stopniu manipulacji. Musimy sobie czasami powiedzieć, nie, to jest nieprawdziwe, to jest niewłaściwe. Ja w to absolutnie nie wierzę, nie chcę tego. Ale reklamy próbują zawłaszczyć naszym umysłem, żebyśmy dokładnie kupili ten produkt, jaki oni chcą oczywiście nam sprzedać. Znamy te reklamy w różnych stacjach, między innymi w TVN-ie. Także ci, którzy oglądają filmy, przed seansem około 20 minut to są same reklamy, prawda? Ci, którzy wybierają się do kina, to mówią, a to trzeba doliczyć jeszcze 20 minut, bo są reklamy. Ale jest jeszcze coś takiego jak reklama podprogowa. Drodzy Państwo, oglądamy sobie jakiś film, prawda, w kinie i nagle chce nam się, nie wiem, popcornu, picia i tak dalej. Dlatego, że w te klatki, które oczywiście biegną, których nie rejestrujemy tak wprost, prawda? Bo to jest oczywiście bardzo szybko przebiega, ale mózg wychwyca reklamę tak zwane właśnie podprogową, gdzie jest reklamowane picie albo jakieś tam jedzenie i nagle siedzimy i mówimy, mamy ochotę na coś, co było reklamowane, choć wzrok nas może nie uchwycił, nie zdążył mózg przetworzyć, ale ta reklama podprogowo dociera do nas. I oczywiście innymi słowy możemy powiedzieć co? Jesteśmy manipulowani. I to na wielu obszarach właśnie naszego życia. Popatrzmy, zwykły bankomat. Popatrzcie, jak bardzo sprytnie jest to urządzone, że na tym ekranie, ja osobiście to widziałem, pojawia się takie zdanie. Mówisz, że kochasz pieniądze, a my mówimy, że miłość jest najważniejsza. Czy oni nie mówią prawdy? Miłość jest najważniejsza, tak? Ale jednocześnie jakby ci imputują, mówią ci, sugerują, że to ty jesteś tym, który kocha pieniądze. A więc jakby się poddajesz temu, ty kochasz pieniądze, no idziesz do bankomatu, one ci są potrzebne, musisz wypłacić. Nie możesz powiedzieć, że ci nie zależy na tych pieniądzach, ale ktoś ci już na reklamie podpowiada, że ty kochasz pieniądze. A oni tylko mówią, że miłość jest najważniejsza. I oczywiście w ten sposób zyskują jakby sympatię twoją i w związku z tym chcesz brać kredyty i tak dalej. Mamy tutaj jednego z najsłynniejszych Polaków obecnie, prawda, Robert Lewandowski. I teraz, jak wiecie Państwo, on różne rzeczy reklamuje, ale między innymi telefony komórkowe, już nie będę mówił jakie. W każdym bądź razie, jeżeli pewni ludzie, młodzi ludzie, ale nie tylko, oglądają tę reklamę i kojarzą z Lewandowskim, to myślą sobie, on na pewno używa telefonu. A jeżeli on, jako taki sławny człowiek i bardzo bogaty człowiek, ma taki telefon, to jak ja sobie kupię taki telefon, to trochę poczuję smaku tej wewnętrznej satysfakcji, radości, bo mam taki telefon jak Lewandowski. On się cieszy, ja się też cieszę. Więc popatrzmy, jak reklama działa, dlatego słynnych ludzi najmuje się do reklamy różnych rzeczy, bo się uważa, że część jak gdyby tego splendoru spadnie także i na nas. To są nasze marzenia, to są marzenia, które nawiązują do bajek, do baśni, które kiedyś oglądaliśmy czy słuchaliśmy, bo chcielibyśmy mieć coś pięknego, chcielibyśmy w życiu to i tamto doświadczyć. I nagle Lewandowski Robert mówi, słuchaj, kup telefon, bo jesteś tak szczęśliwy jak ja, idę i kupuję, tak? I są oczywiście takie osoby. Manipulacja, popatrzmy, to wykorzystywanie określonych okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy
i zachowania. Czyli idziemy dalej. Ktoś manipuluje nami. Znamy to z doświadczenia, z autopsji. I chcę teraz Państwu kilka przykładów podać. Mamy tutaj brytyjski jakby właśnie parlament. No i jak wiecie Państwo, trwają spory w sprawie tego Brexitu. I teraz ciekawa rzecz, o czym mówią sami Brytyjczycy, że ci, którzy zachęcali do wyjścia z Unii Europejskiej, tych ludzi dzisiaj nie ma, tak? Natomiast zrobili spore zamieszanie w umysłach obywateli brytyjskich, straszyli pewnymi sprawami, zagrożeniami rozmaitymi i można by powiedzieć, że ci liderzy ówcześni, których dzisiaj nie ma i przy rządzie, młodzież by powiedziała, zakiwali się, tak? Uważali, że jednak nie dojdzie do Brexitu, a okazało się, że ludzie kupili te wszystkie argumenty i postanowili wyjść z Unii Europejskiej. Dzisiaj się zastanawiają, czy nie powtórzyć jeszcze raz tego głosowania i tak dalej. Ale na to, na co chciałem zwrócić uwagę, to mianowicie właśnie na to, że można manipulować ludźmi, można straszyć ludzi, argumentować różnymi rzeczami. Nie wszyscy chcą to sprawdzać. Mają zaufanie. Wydaje mi się, że jeśli ktoś mówi, to mówi prawdę. Jeżeli ktoś staje przed kamerą, wiarygodnie mówi, no nie wypada nie wierzyć. Tak? Ale niektórzy mówią, nie, on kłamie, on łże. No jak? Przecież patrz na jego oczy, on mówi chyba prawdę. A okazuje się później, że jest zupełnie inaczej. Oczywiście wybory gdziekolwiek, w tym także w Stanach Zjednoczonych, wiemy jedną rzecz na pewno, że kto najwięcej obieca, to najczęściej wygrywa, tak? Nawet jeżeli nie ma pokrycia w tym, ale jeżeli obieca i oczywiście zanim on wyjdzie przed ludzi, zanim wyjdzie przed tłumy, jest bardzo skrupulatnie szkolony, jak to zrobić, co mówić, czego nie mówić, w jakie uczucia ludzi, w jakie nadzieje ludzi uderzać. Nieważne, czy my to spełnimy, ważne, żebyś został liderem państwa, prezydentem, nie wiem, premierem i tak dalej. Oni wszyscy są szkoleni. Wszystkie elementy, które towarzyszą kampanii, są bardzo skrupulatnie ułożone tak, żeby działać na wyobraźnię ludzi. Pewne hasła, które się używa. No, my w Polsce również tego doświadczamy. Więc możemy powiedzieć, że pewne hasła, ja pozwolę sobie tylko jedno hasło, bo na temat polityki nie chcę się wypowiadać, ale takie hasło kompletnie nieracjonalne. Polska w ruinie, tak? Polska w ruinie. To trzeba się teraz wydobyć, wstać z kolan. Wszystko się wali. Zdjęcia na tle ruin różnych i tak dalej. A wszyscy wiemy, najlepiej nie było, ale ten rozwój jednak był jakoś tam widoczny. Ale można zaszczepić w umysłach ludzi, że dopiero od tego momentu będzie lepiej. To, co dotychczas wszystko jest złe. Ja jeszcze raz mówię, nie chcę stawać po żadnej ze stron, bo nie mam tam ulubieńców. W każdym razie, siedząc jako dorosły człowiek przed telewizorem, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z ludźmi, oglądając nasz kraj, nie mogłem powiedzieć, że Polska jest w ruinie. Mówię, nie, ja się temu nie poddam. Okej, może są inne ciekawsze propozycje, no ale to jest nieprawdziwe. Ale niektórzy w to uwierzyli. Więc tłumami można sterować, można manipulować. Tutaj mamy taki przykład, chciałbym Państwu podać. Podstawowe zasady manipulacji określono już w starożytności, w opinii samego Arystotelesa. Kluczową dla tego retora, czy w ogóle dla retora, który poddaje kogoś manipulacji, jest przede wszystkim zrozumienie emocji słuchaczy. Jak oni pracują, na jakich emocjach. I umiejętne sterowanie emocjami. Wiecie Państwo, że emocje mogą przykryć wszelkie racjonalne myślenie. Jeżeli ktoś umiejętnie trafia do emocji ludzi, to potrafi kierować nimi i zrobić bardzo dużo.
I ktoś mówi, no dobrze, ale popatrz na pewne argumenty. Dobrze, ale jak on pięknie mówił. Przypominam sobie moją ciocię starszą, którą próbuję jakoś wyprowadzić na prostą, tak mi się wydaje. Ale ona zawsze mówi tak. Słuchaj, ale ty widziałeś, jak on ładnie jest ubrany? Ponieważ ona nie wyszła za mąż, więc dla niej atut mężczyzny, który jest ładnie ubrany, jest niesłychanie ważny. I teraz ona patrzy inaczej, odbiera, ale jak on ładnie mówi. Ale przecież on chyba prawdę mówi. No niemożliwe, żeby taki ładny, przystojny człowiek, ładnie ubrany, kłamał. Ponieważ ona jest z innej epoki. Jej się wydaje, że kiedyś ludzie jak mówili, to mówili prawdę. I ona wierzy pewnym rzeczom. Więc Arystoteles to dokładnie wiedział i mówi tak, arystotelesowska teoria perswazji rozróżniała trzy zasady, trzy źródła, zasady, to jest źródło, komunikat i emocje widowni. Nadawca musi zadbać o właściwy wizerunek w oczach odbiorców, uzyskać wiarygodność jako źródło komunikatu. Innymi słowy, nadawca musi zaprezentować się jako ktoś sympatyczny, dobrze poinformowany, godny zaufania albo posiadający inne atrybuty ułatwiające przekonywania. Dlaczego nieraz starsi ludzie, do których przychodzą z ofertami młodzi ludzie, którzy chcą namówić na zakup czegoś, im się to świetnie udaje. Ładnie ubrany, grzeczny, uśmiechnięty, miły. Proszę pani, mam do zaoferowania nowego operatora, na przykład telefonicznego. Same korzyści. Ile pani płaci dotychczas? No tyle i tyle. Ojej, to za drogo. Jakżeż oni zdzierają pieniądze, prawda? Niech pani pozwoli, że porozmawiają. Usiada i miło rozmawia. I starsza osoba mówi, no bardzo miły człowiek, chce mi pomóc, podpisuje wszystko, prawda, co się dzieje. Ostatnio ktoś tam nachodzi nas, bo ciocia jakąś elektryczność podpisała, coś tam, konkurencję. I znowu ja mówię, ciocia, nigdy więcej żadnych przystojniaków, nikogo tu nie przyjmujemy, nikogo. Muszę o wszystkim wiedzieć. Więc... Oni wiedzą doskonale, do kogo pójść, jak się ubrać, co zrobić, żeby zmanipulować, oszukać. Arystoteles, tyle wieków przed nami. Przecież to działa, tak to działa. I my, dorośli ludzie, na to się nabieramy niestety. A trudno ich nazwać dżentelmenami, prawda? Tych dwóch panów, którzy na pewno do perfekcji opanowali, co trzeba mówić, jak się zachowywać. Sterowali masami ludzkimi i rzeczywiście doprowadzili no, do takich dramatów, jak możemy oglądać to w telewizji, prawda? A więc obozy koncentracyjne, czy tutaj mamy scenę z filmu Katyń, prawda? Ludzie, do których sentyment wydaje się dzisiaj jeszcze istnieje niektórych osób. Młodzież, która zapatrzona była w Hitlera, Führera jak w bóstwo, ale nie tylko młodzież, ale także i przecież dzieci. I oczywiście szkolono ich. Możemy przeczytać o tym, że zabierano dzieci od rodziców. Czynił to i Hitler, i czynił to Stalin w wieku 3 lat. Bo stwierdzono, że w tym mniej więcej w tym okresie 3 do 5 lat można bardzo wiele idei zaszczepić takiemu młodemu, małemu dziecku i potem nim sterować. Więc ci ludzie opanowali do perfekcji sterowanie umysłami ludzkimi. I te dzieci oczywiście ulegały temu, nie mając żadnego doświadczenia. No ale popatrzmy współcześnie to, co się dzieje w Al-Kaidzie, gdzie też dzieci szkolą do wykonywania wyroków, do w ogóle poświęcania swojego życia dla idei. Czy mamy tam przywódcę Korei Północnej, prawda? Nie wiem, czy państwo oglądali taki film Defilada. Ja byłem zszokowany po prostu, oglądając, dotyczyło to ojca tego pana i dziadka.
Jak można wymusić jakby myślenie w umysłach ludzi, mianowicie, że przywódca narodu zna się na wszystkim. Na wszystkim. On najlepszą zupę w kraju ugotuje. Ale on też wyreżyseruje najlepszy film. On jest najlepszym naukowcem, fizykiem. On jest najlepszym lingwistą i tak dalej. I były wywiady z ludźmi, z kamerą, co oni myślą. To wiecie państwo, nawet taka jest scena, że w pewnym momencie, nie wiem, czy to chodzi o tego Kim Jong-ila, czy kogoś jeszcze, w każdym razie stawiano pomniki tam, gdzie na przykład się zatrzymał ten przywódca i stwierdził, jak to tam było, że musi wrócić do domu, bo żona przygotowała dobrą zupę. Wyobrażacie sobie, i w tym upamiętniając tę jego decyzję, postawiono pomnik. Bo on sobie skojarzył, że on musi wrócić i zjeść dobrą zupę. I oni w tym miejscu pomnik postawili. To jest niewyobrażalne, że można ludzi, pewnie nie wszystkich, nie wszyscy, niektórzy ze strachu to robią, ale to, jak się zachowują, jak klaszczą, no trochę nam się też z przeszłości przypomina. I oczywiście to wszystko doprowadza do takiej refleksji, że człowiek jest niewiele warty. Że właściwie inni ludzie jakby czyhają na nas. Czy to reklama, czy to manipulacja wyborcza, czy dotyczy to, nie wiem, pewnych zatargów militarnych i tak dalej. Ale człowiek jakby nie miał tej wartości, którą jednak powinien mieć. Ale teraz popatrzmy na właśnie te urządzenia. Wracamy jakby na nasze podwórko. Okazuje się, że ten wielki bój o twój i mój umysł, o to dowodzenie toczy się właśnie każdego dnia. Synonimem tego masowego wpływu na nasz umysł jest właśnie komputer. Możemy tam znaleźć rzeczy dobre i pomocne niezwykle, ale możemy też znaleźć rzeczy źle, złe. Możemy się komunikować z całym światem. Możemy różne informacje zdobyć, ale jest tam też dużo rzeczy, które uzależniają, szczególnie młodzież, ale nie tylko. Wszystko zależy od tego, co wybierasz. Ale to też nie jest tak, jak nam się wydaje, że my możemy nad tym wszystkim panować. Już mówiłem państwu, co ja kupiłem pod wpływem reklamy. Ale kiedyś moje dzieci przyniosły mi taką zabaweczkę, gdzie trzeba było wejść tam na różne fazy jak gdyby tej gry. I już byłem prawie do końca i zwycięzcą i nagle spadłem znowu. No więc znowu próbuję. Mówię, jak to? Ja nie dam rady. Co nie dam rady? I znowu. I moja żona, która obok siedziała, mówi, co ty za głupotę tutaj robisz, oddaj to, daj spokój, nie trać czasu. Ja mówię, wiesz, ale to fajne jest takie, zobacz jak to działa. I tak ją zaraziłem i teraz uważajcie państwo, ona wzięła to do ręki, ja czytałem jakąś książkę i trochę przysnąłem, budzę się godzina gdzieś druga w nocy i słyszę pik, 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 patrzę, a żona leży w łóżku i czerwona. I wiesz co? Prawie osiągnęłam. Już jestem na... Ja mówię, wiesz co? No nie wyobrażałem sobie. Ja nad tym posiedziałem ze 2 godziny, ale ty zobacz, która jutro idziesz do pracy, która godzina jest. Okazuje się, że są takie rzeczy, które naprawdę wciągają. I komputer też do takich właśnie należy, jeżeli nieumiejętnie z niego korzystamy. Dzisiaj posługują się komputerem dorośli, młodzież, a nawet dzieci. Muszę państwu powiedzieć, proszę wybaczyć, że tak troszkę do swojego życia nawiązuję, ale pamiętam, że gdy zaczynały się ta era komputerów, moje dzieci były oczywiście jak każde zafascynowane, więc powiedziałem, chłopcy,
Macie jeden dzień w tygodniu, kiedy możecie grać, ile wam się tylko chce. Było to sobota, wieczór, no i nawet, może nie było to do końca rozsądne, że nawet w nocy mogli pograć, bo na drugi dzień niedziela, jeszcze się wyśpią, jeszcze zdążą się przygotować do szkoły, a że się obaj też muzyką parali, więc roboty mieli huk. Więc mówiłem tylko z soboty na niedzielę i koniec z komputerem. I miałem naiwną świadomość, że oni tego przestrzegają. Ale dzisiaj, będąc dorosłymi mężczyznami, mówię, tak, kiedy wy żeście spali, to myśmy grali. Więc tak to się dzieje, tak to zniewala, tak to mocno właśnie wciąga. No, musimy też wiedzieć, że dzieci w pewnym wieku, kiedy poddane są takiej manipulacji, takiemu wpływowi, oni wierzą w to. Oni są autentycznie tymi postaciami, czy to z bajek, czy to z gier komputerowych. Ja przypominam sobie, gdy mój starszy syn Łukasz, wiecie, ten Batman, taki ważny dla młodzieży i dzieci film, to gdy ja wchodziłem do pokoju, mówię, Łukaszek, trzeba tam coś załatwić. Ja nie jestem Łukasz. Ja mówię, no a to kim jesteś? Batmanem. Bo imię Łukasz sprowadzało go jakby na ziemię, prawda? Do szarego życia jesteś Łukasz i tyle. I aż tyle. Natomiast on uważał, że on jest kimś wyjątkowym, jest Batmanem. Ale ja przypominam sobie, że ja wierzyłem mocno w to, będąc małym chłopcem, że jestem Winnetou. I tak sobie gier nie było, były filmy, ale ja byłem autentycznie, to nie to, że proszę Państwa, może pamiętacie ze swojego życia, to nie o to chodzi, że ja grałem Winnetou, ja nim byłem. Z całą wyobraźnią, z całym przekonaniem. Ja miałem pióropusz, ja miałem strój, mama mi uszyła z frędzlami. Ja miałem strzelbę z takimi ćwiekami i oczywiście z tymi frędzlami tam gdzieś z firanki jakieś. Ja autentycznie byłem Winnetou. Więc dlaczego komputery gry bywają niebezpieczne? Dlatego, że dzieci w to wchodzą, jak w masło wchodzą. Wierzą, że właśnie tak jest. Dałem tutaj przykład noża, że komputer jest tak jak, powiedzmy sobie, nóż. Mianowicie może on służyć do tego, że posmarujemy chleb masłem, a możemy kogoś zabić nożem, prawda? Tak samo komputer można wykorzystać w dobrych rzeczach, ale może zniszczyć psychikę dziecka. Więc to jest niesłychanie ważne, podobnie jak właśnie gry komputerowe, które wypełnione są treścią nie o krasnoludkach, ale właśnie o mordowaniu. I tego jest oczywiście coraz więcej. Telewizja, która ma też rzeczy dobre i rzeczy złe. Zresztą te rzeczy dobre są nudne. Wiecie Państwo, ja mam koleżankę, która pracowała jeszcze niedawno w telewizji TVN i była takim reporterem z terenu i w pewnym momencie mówi taką rzecz. Wiecie, to jest nieraz tak, że kiedy jest wypadek i ja zostaję wysłana do wypadku, żeby sfilmować, jakiś wywiad zrobić i tak dalej, i dzwonię. A to jest w każdej redakcji, nie tylko w tej. I dzwonię i mówię, że no jest tutaj człowiek, leży trochę poturbowany, ale nic się nie dzieje. No ale krew jest? No nie ma krwi. No to wiesz, co się robi, nie? Trzeba tam keczupu trochę, prawda, i tak dalej. Obraz musi być ostry, tak żeby ludzie zareagowali. Jesteś pierwsza, krew się leje i tak dalej. Popatrzmy, co działa, a jeżeli ktoś mówi, a udało mi się zaorać pole, prawda, albo że plony były w tym roku dobre, właściwe, kogo to interesuje? Kogo to interesuje? Więc popatrzmy, jak jesteśmy oswojeni właśnie ze złymi informacjami. Jak gdyby instynktownie chcemy.
dlaczego ludzie kupują i czytają gdzieś tam ostatnie stronice, kto, gdzie, z kim, co się dzieje. Popatrzmy na ludzi, którzy inwestują nie tyle w swoje zdrowie, ile w swoje ciało, żeby imponować. Wiecie Państwo, kiedy myślę o tej kulturystyce, czy tych wszystkich ćwiczeniach, nie mam nic przeciwko temu, bo sam też od czasu do czasu chodzę gdzieś tam do sali ćwiczeń, ale kiedyś idąc ulicą spotkałem mojego znajomego, to było latem, on szedł rozpięty w koszuli takiej marynarka, no i pytam się, powiedzmy, że on Piotr ma na imię, Piotrze, co słychać, a on taki, jak to mówię, wyprztęczony, i mówi, no co, nie widać? Ja mówię, no ale co widać? Bo widzę klatka piersiowa, tu włosy jakieś. No więc, no mówię, widzę, że jesteś rozpięty. No ale tu widzisz, no zobacz. Ja mówię, no widzę, że jesteś napakowany taki. No wiesz, ile to pracy. Ja mówię, ale to tak warto to robić i czas poświęcać. A mówi, jak idę ulicą, wiesz, to... Zobacz, jak kobiety reagują, jak ja idę. Ja mówię, no jakoś tak nie zauważyłem takiej fascynacji, ale mówię, to warto. A on mówi, tak, to jest, mówi, całe moje życie. To jest całe moje życie. I tak sobie pomyślałem, no oczywiście rozumiem pasję, ale czy dać się tak ponieść, żeby się zatracić w tym, i po to tylko, żeby zaimponować komuś, pokazać, prawda, no, te bicepsy, bo przecież dla siebie samego raczej tego nie robi, tylko po to, żeby to oczywiście pokazać. Innym rodzajem jakby religii jest kibicowanie. Znowu, gdy rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który się mocno zagubił, okazało się, że jest kibicem jednej z drużyn ligowych i on mówi, on traktuje to jako religię. Oni się modlą o zwycięstwo. Oni ofiary nawet składają, żeby takie, wiecie Państwo, pogańskie ofiary, żeby tylko ich drużyna zwyciężyła. Więc oni są całkowicie jakby zmanipulowani zresztą na swoje życzenie, właśnie tą ideą, a więc wspierania swojej drużyny. Oczywiście kibicowanie jest czymś ciekawym, bo ja też nieraz oglądam, zwłaszcza jak kadra Polski gra, ale to jest uzależnienie. To jest całkowite jakby zatracenie się w czymś, co powoduje, że ja nie mam czasu na inne rzeczy. To jest moja jakby religia, to jest moje bóstwo. Ja jestem całkowicie w to zaangażowany. To jest niebezpieczne. Więc oczywiście próbuję się to leczyć, tak jak gry, na przykład uzależnienie od hazardu. Kiedy byłem w Australii, kiedyś tam znajomi zaprowadzili mnie właśnie do kasyna. I tak się przyglądałem, lubię się przyglądać twarzy ludzi, którzy są w coś tam zaangażowani. I tak w pewnym momencie zauważyłem ruletkę, przyszedł pewien pan, wyjął z kieszeni, tam miał setkami ułożone dolary, australijskie dolary. No i tylko obstawiał. Widziałem, jak liczy tam, nie wiem, naliczył z 500, 600 i tam na jakiś kolor, prawda. No i przegrał. No nic, popił coś tam sobie, znowu liczy i znowu obstawił. I tak kątem oka, bo przecież nie można było się tak przyglądać, ale przynajmniej naliczyłem z 1500 dolarów. Przegrał wszystko, no, wypił i wyszedł. Całkiem zadowolony, no może nieszczęśliwy, ale po prostu zagrał sobie. Pomyślałem sobie w Indiach, student potrzebuje 70 dolarów na cały miesiąc, żeby się kształcić. Zaledwie 70 dolarów. Ten gentleman przyszedł i setkami rzucał, wszystko przegrał. Nie wiem, ale być może jest uzależniony, skoro tyle pieniędzy przegrał
I oczywiście jeszcze mu bardzo dużo zostało, wsadził do kieszeni, poszedł gdzieś w inne miejsce. A więc to uzależnienie jest ogromne. Podobnie możemy dzisiaj oglądać ludzi, którzy pracują w różnych zawodach, prawda, gdzie się wymaga się pełnego zaangażowania. Jeżeli chcesz być ceniony przez szefa, to musisz dłużej pracować, niż jakiekolwiek limity by na to wskazywały. Musisz być na każde zawołanie. Musisz nawet swoją rodzinę, nie wiem, chłopaka, dziewczynę poświęcić. Ty jesteś dla pracy i tylko w pracy. I tego doświadczamy w naszym kraju. Więc znowu ktoś nam wmówił, że jeżeli chcesz być człowiekiem sukcesu, musisz dać siebie wszystko. Musisz być silny, musisz być na topie, musisz być ładny, musisz chodzić do siłowni, musisz być atrakcyjny. Starsi się nie liczą. Starsi nie mówi się o godnej starości, nie mówi się o tym, jak powinniśmy tworzyć związki, ale ty musisz być ponad to wszystko, poświęcony całkowicie idei. Tak samo, gdy chodzi o wolność, prawda, seksualną. Drodzy Państwo, im więcej oglądamy telewizji, tym bardziej wyobrażenia, szczególnie dzieci, jak gdyby nawiązują do tego, co oni oglądają. Tak samo młodzi ludzie patrzą, oglądają filmy, oglądają seriale. Całe życie toczy się nieraz wokół seriali. Nie można się spotkać, nie można gdzieś razem porozmawiać. Słuchaj, za chwilę jest serial taki i taki, a za chwilę taki serial. To wszystko, zauważcie Państwo, wciąga nas. Jest to swego rodzaju manipulacja, bo oni tam mówią, oni pokazują twoje marzenia, jak ty sobie wyobrażasz, ponieważ twoje życie może wydaje ci się, bo tak nie musi być. W porównaniu z tym jest mniej wartościowe. Mąż patrzy na żonę, żona patrzy na męża. Tam są lepsze rzeczy, ciekawsze, tam ludzie są atrakcyjni. Ty jesteś nudny, ty jesteś nudna dla mnie. Co się dzieje w małżeństwach, prawda? Kiedy się angażujemy całkowicie, jesteśmy jakby wyalienowani z rzeczywistości, bo ktoś nami manipuluje. Jeżeli reżyser chce, żebyś płakał, to będziesz płakał. Jeżeli chce, żebyś się złościł, to będziesz się złościł. Jeżeli chce, żebyś się bał, to będziesz się bał. I my nawet idę się trochę nastraszyć, prawda? Dlatego, że ktoś tobą będzie manipulował i ty się oczywiście na to godzisz. Pozwólcie Państwo, w Polsce z badań przeprowadzonych w 95 roku wynika, że w ciągu jednej godziny były 34 sceny w telewizji destrukcyjne, w tym 14 w wieczorynkach. 20 w wiadomościach, które oglądamy. Na Uniwersytecie w Waszyngtonie, w Seattle, przez 40 lat dr Conter Wall prowadził badania, które wykazały, że przemoc ukazywana na ekranie wyraźnie wpływa na zachowanie ludzi. Przemoc demonstrowana w amerykańskiej telewizji miała wpływ na około 50% zabójstw, które miały miejsce. Więc badania o tym oczywiście mówią. Znam osobiście małżeństwo, wspaniali ludzie skądinąd, młodzi ludzie, gdzie żona powiedziała, ja nie mogę żyć z moim mężem. Dlaczego? Dlatego, że on już w noc poślubną, kiedy nad ranem się obudziłam, to on siedział już przy laptopie. I tak było każdy kolejny dzień. Laptop, laptop, laptop. On jest całkowicie w związku małżeńskim z laptopem, nie ze mną. I to trwało kilka lat. I ona go prosiła i zachęcała do odwyku. Nie była w stanie i oni się rozeszli. I on nie był w stanie poświęcić laptopa dla swojej żony. Więc oczywiście te rzeczy mają miejsce, a potem jest często ucieczka. Więc stajemy przed wyborem. Jest życie, to mnóstwo dróg,
które prowadzą w różne strony. Ale na szczęście jesteśmy homo sapiens, a więc ludzie nie tylko sapiący, ale myślący. I możemy dokonywać wyboru w swoim życiu. I kapitalnie, że to jest możliwe. To jest pan o nazwisku Yehudi Menuhin, jeden z największych skrzypków, jaki się pojawił na naszej ziemi. Fantastyczny skrzypek. Czytałem o nim wywiady. Między innymi on powiedział coś takiego w swoim wywiadzie. Proszę Państwa, ja nie czytam rzeczy, które zagrażają mojemu umysłowi. Nie oglądam rzeczy, które zagrażają jak gdyby mojemu szczęściu wewnętrznemu. Bardzo pogodny człowiek. Nie słucham ludzi, którzy przynoszą mi cały czas złe wieści. Robię wszystko, żeby higienicznie żyć. Bardzo mi się podoba ta jego wypowiedź, bo to od nas zależy, co my wprowadzamy do naszego umysłu. To my mamy pilot w ręku. To my możemy wyłączyć, możemy przełączyć. Nie musimy tego wszystkiego oglądać. I on mówi, jeżeli chcesz być szczęśliwy, do tego redaktora, który z nim prowadził wywiad, to unikaj rzeczy, które cię niszczą wewnętrznie. Od ciebie to zależy, kim chcesz być. I taką decyzję właśnie on podejmował. Ile czasu poświęcamy na codzienne czynności, to już tak powoli zmierzając do końca, chciałbym, żebyście Państwo trochę się pobawili, oglądając to. 9 tysięcy ponad poświęcamy na sen, czyli około 26 lat. Ponad 2000 godzin spędza statystyczny człowiek przy pracy. 4000 dni marnujemy przed telewizorem, a więc około 11 lat. 2500 statystyczny człowiek przewraca się z boku na bok, nie mogąc zasnąć, czyli około 7 lat. Około 2000 dni zajmuje nam pracę domową. Ponad prawie 2000 spędzamy online. Popatrzmy, to są właśnie te badania. Półtora, około ponad 1000 zajmuje nam jedzenie. Czyli jemy, jakbyśmy 38 tysięcy godzin non-stop jedli. Około 1500 dni każdy z nas wisi na telefonie i tak dalej, i tak dalej. Możecie Państwo sobie tutaj, no panowie na przykład 125 dni non-stop się golą. Tyle wychodzi średnia w całym naszym życiu i tak dalej. 115 dni śmiejemy się i tutaj wszyscy badacze, psychologowie mówią za mało, o wiele za mało w porównaniu, no możecie sobie tutaj przeczytać, jak to wygląda właśnie, ale to wszystko nam czas zajmuje, więc a nie żyjemy aż tak właśnie długo. Po co żyjesz? Taką reklamę kiedyś spotkałem idąc właśnie na osiedlu. Anna Maria Jopek śpiewa właśnie taką piosenkę, bardzo filozoficzną. Niech ktoś zatrzyma wreszcie ten świat. Ja wysiadam. Na pierwszej stacji, teraz, tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam. Przez życie nie chcę gnać bez tchu. I teraz ciekawe dalej. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, tak? A życie przecież jest po to, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. Bo życie przecież po to jest, żeby pobyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Bardzo filozoficzna piosenka, ale drodzy Państwo, bardzo mądra. I warto się nad tym zastanowić, aby nikt nie manipulował nami. Sens życia, jak go nie stracić. Wiecie Państwo, gdy ktoś zachoruje ciężko albo jest po wypadku, zauważcie, że wtedy, gdy ludzie wracają ze szpitala, to najczęściej mówią co? Że Pan Bóg mi darował nowe życie, prawda? Nowe życie. I od tego momentu chcę inaczej żyć. Chcę cenić każdy dzień.
I gdybyśmy zapytali takich osób, które przeżyły taką trudną dla siebie sytuację, to oni mają poukładane, co jest na pierwszym miejscu, co na drugim, a co na dziesiątym. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale najcenniejsze jest Twoje wnętrze, to kim Ty jesteś. Jak patrzysz na przyrodę, jak patrzysz na ludzi dookoła, jak patrzysz na męża, na żonę, na dzieci, to jest najcenniejsze, bo kiedyś to się skończy. Żebyśmy byli razem jak najdłużej, żebyśmy mieli czasu jak najwięcej. Gdy zapytacie dzieci, ja pytałem synów, czy pamiętają jakieś zabawki? No owszem, pamiętają, ale co w dzieciństwie dla was jest najważniejsze? Że tatoś był z nami. Że się bawił z nami. To było dla nich najważniejsze. Nie zabawka, nie coś tam nowego, czym się cieszyli 2-3 dni, ale to, że mogli poczuć bliskość osoby, która ich kocha i oni kochają. Tak więc miłość jest tym, czemu powinniśmy poświęcić jak najwięcej czasu. To jest coś, dlaczego warto żyć. To miłość to akurat dwojga ludzi, ale ta miłość we wszystkich odmianach w stosunku do różnych ludzi, na różnych poziomach tych emocji. To jest także przyjaźń. Powinniśmy się cenić, mieć czas dla siebie. Pamiętacie Państwo, był taki czas, jak nie było jeszcze tylu programów w telewizji, nie było komputerów. Ludzie wychodzili przed domy, siedzieli na gdzieś tam, prawda, na jakichś zydelkach i rozmawiali ze sobą. Pamiętam taki obraz, gdy odwiedzałem na wsi. Oczywiście było bardzo siermiężnie, bardzo biednie, ale ludzie chcieli być ze sobą. Gromadzili się gdzieś w kole, poklepywali się, rozmawiali. A dzisiaj, gdy jadę na tę samą wioskę, są piękne domy, są piękne szosy, ale mam wrażenie, jakby ludzi wywieźli gdzieś. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ktoś się gdzieś tam przemknie chyłkiem. Nie ma nikogo. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego nie ma między nami relacji? A przecież bez tego my nie możemy żyć. Dlatego jest tak wiele nieszczęścia wśród ludzi. Nawet pies potrafi wracać na grób swojego pana z tęsknoty. To jest coś, co zostało nam wkodowane i nawet zwierzętom, prawda, które jakby z tych wielkich emocji swoich do pana potrafią właśnie przyjść na grób. Tak więc czerpać, smakować życie, tak jak właśnie Anna Jopek śpiewała. Chcę wysiąść. Oczywiście są ludzie, którzy mają takie jachty, prawda, gdzie woda jest dookoła i w środku jeszcze tego jachtu. Ale wiecie Państwo, gdy poczytacie trochę na temat tych ludzi, to okazuje się, że prawie każdy ma swojego psychologa albo nawet psychiatrę, który go wspomaga. I mówi, no przecież masz jacht, tak? I mówi, przecież masz kilka samochodów, przecież masz rodzinę. Więc powinieneś być szczęśliwy. Musisz być szczęśliwy, ale ja nie jestem szczęśliwy. Najwięcej samobójstw jest na przykład w takich krajach rozwiniętych cywilizacyjnie, jak Japonia, jak Stany Zjednoczone. Dlaczego, mając tyle zabawek, jesteśmy nieszczęśliwi? Czy oni są nieszczęśliwi? Bo zabawki szczęścia nie dają. Ale relacje z ludźmi, uczucia, miłość, owszem, tak. Popatrzmy na ludzi sławnych. Akurat wybrałem tych, którzy robili na mnie przynajmniej wrażenie. Elvis Presley, to rozpoznajecie Państwo, tak? Mercury, oczywiście Whitney Houston i ta ostatnia osoba to kto? Michael Jackson. Ci ludzie doszli jak gdyby w swoim życiu psychicznym, duchowym, wewnętrznym do sufitu. I w pewnym momencie nie byli szczęśliwi. Odeszli przed czasem. I te ostatnie ich godziny to były często godziny rozpaczy i takiej refleksji. Czy to tylko tyle? To znaczy co? Że ja jestem sławny i to tylko tyle? Jeżeli mam pieniędzy tak dużo, to tylko tyle? Okazuje się, że
ty i ja, wybaczcie Państwo, potrzebujemy czegoś więcej niż pieniędzy. Dlatego kończąc, chcę Państwu powiedzieć, że miałem kiedyś taki czas, kiedy chciałem być bardzo sławny, bo śpiewam. I zwłaszcza jak byłem młody, wygrywałem tam jakieś konkursy wokalne. No nie było to tak jak teraz w telewizji i tak dalej, no ale lokalnie udawało mi się, a nawet jeden konkurs ogólnopolski wygrać, taki śpiewaczy. I pomyślałem sobie, muszę być sławny. To jest to marzenie wielu młodych ludzi, jeśli tylko to jest możliwe. No i rzeczywiście, kiedy pewnego razu wygrałem taki bardzo ważny festiwal lokalny, zaniesiono mnie na rękach do takich ruin zamczyska i tam wszyscy tańczyli. I w pewnym momencie, po jakichś tam dwóch, trzech godzinach, zaczęli wyjmować z toreb alkohol i raczyć się tym alkoholem. I oczywiście w niedługim czasie można było zauważyć, że właściwie całe to towarzystwo kilkutysięczne, bo to był czerwiec, bardzo ciepło, leżało gdzieś tam na trawnikach, uraczone właśnie tym ognistym napojem. I ja, gdy tak tańczyłem razem z nimi, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, czy to jest to, miałem wtedy 18 lat, zacząłem się zastanawiać, czy to jest to szczęście, o które mi chodziło. Czy ja chcę tak przeżyć, właśnie uraczyć się tym winem, czy jakikolwiek alkoholem, potem mówić, było super? I w pewnym momencie odszedłem na takie jeziorko i zacząłem się zastanawiać, w jaką drogę powinienem się udać. A ponieważ gdzieś tam zaszczepiono mi wiarę w Pana Boga, więc nie wiedziałem, czy On istnieje, ale powiedziałem tak, Panie Boże, jeżeli Ty istniejesz, to pokaż mi najlepszą drogę w moim życiu. Chciałbym być szczęśliwym, stoję na progu tego życia. Czy możesz mi jakoś, jeśli istniejesz, poukładać to życie? I tak spojrzałem sobie tam na to, jakoś nie bardzo mi się to podoba. Nie uważam, że to jest ta droga szczęścia. I tam nie wiedziałem, czy to jest modlitwa. Po prostu rozmawiałem, nie będąc przekonany, czy to zadziała. I gdy wróciłem do domu, sięgnąłem po raz pierwszy dla siebie samego z półki Biblię. Wiecie Państwo, starożytną tę księgę. I zacząłem przerzucać kartki. I natrafiłem na pewne teksty, które chciałbym Państwu zadedykować na koniec. Proszę zwrócić uwagę, jakie mądrości tam przeczytałem. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł. Jeszcze wtedy nie wierzyłem diabeł, ale coś złego, tak? Diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przywdziejcie całą swoją zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Mówię, co to jest? Co to jest? O czym to jest? Drodzy Państwo, jutro jak przyjdziecie, koniecznie przyjdźcie, to rozwinę ten temat. Będzie z dreszczykiem. Zobaczycie pewne fakty, które Państwu podam, autentyczne fakty właśnie tej jakby walki, której będąc młody zupełnie nie rozumiałem. Ale dalej, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu jest miłe, co jest doskonałe. I zacząłem to czytać, co to takiego właśnie jest w tej księdze, czyli w Biblii. I jeszcze kilka tekstów. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co jest poczciwe, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tak pomyślałem sobie wtedy, nie rozumiejąc jeszcze wszystkiego, ale dzisiaj to rozumiem, bo jako ojciec, gdy rozmawiałem ze swoimi dziećmi,
to innymi słowami, jak gdyby życzyłem im tego samego. Ja mówię, chłopcy, kocham was nad życie i chciałbym wam dać radę, już nie pierwszą i nie ostatnią. I coś takiego, co kiedyś w młodości przeczytałem, zacząłem jakby im do umysłu wkładać. No i nawiasem mówiąc, przyniosło to efekty. Więc ludzie są jak trawa, dokładnie tam jest pomyłka, trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Drodzy Państwo, i tym tekstem kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa koniecznie na wspomniany jutrzejszy wykład Strategia zła. Drodzy Państwo, usłyszycie być może coś, czego nigdy nie słyszeliście. Opowiem wam kilka przykładów, kilka faktów, żebyście po prostu mieli wiedzę na ten temat. I no, będzie to bardzo, bardzo ważny wykład. Więc jutro godzina 18. Strategia zła. A dzisiaj życzę miłego wieczoru. Dobranoc Państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.